nagieram na moim kanale. A więc przyszedł czas na dołożenie, na zwiększenie banku energii. Dzisiaj doszedł zakupiony następny akumulator firmy takiej. Już mam poprzednio, też taki kupiłem. I już razem będę miał 6 akumulatorów 100 amperogodzin. To już jest 600 amperogodzin. Jak się nie mylę, to jest gdzieś 7,2 kW. Jakbym się mylił, to niech mnie ktoś poprawi. I tak się zastanawiam, czy je tutaj dać do góry. One są wszystkie połączone w systemie na 12 V. Tak po prostu mam od początku i tak mi się to sprawdza. Czy je wstawię tutaj, na dół, co są te trzy. Będzie czwarty. I tu dwa zostaną, albo tu z boku dam jeszcze, nie wiem. A dlatego mam to wszystko podłączone na 12 V. Bo inne rzeczy też mam. Mam też przetwornicę na 12 V. Drugą przetwornicę. Ta przetwornica tylko chodzi. Potrzebna jest do lodówki. A tak resztę, całe oświetlenie jest na 12 V. Nie wiem, może ktoś by mi podpowiedział, czy to może zrobić na 24 i połączyć te akumulatory szeregowo, by były mniejsze straty. Także teraz muszę to wszystko sobie popodłączać, bo z tego względu, że energii z paneli w dzień dużo idzie i już te akumulatory po prostu są naładowane w ciągu 2-3 godzin. Na resztę po prostu mam wyłączony panel tracker. Tutaj mam na panela na trackera, który jest przeważnie wyłączony. No i jak będzie jeszcze ten jeden akumulator, to tej energii trochę więcej, a głównie używam energii wieczorami, bo w dzień to nie używam, bo mnie prawie nie ma. Że to po prostu tak to będzie wszystko działało. Wszystko pozabezpieczałem sobie tylko tak, jakby się coś zetknęło, ale to te śruby podkręcam, zaprawiam to wszystko i będzie następny akumulatorek. I że już teraz tej energii na pewno na zimę wystarczy. Bo w tamtym roku zimą to sporadycznie musiałem agregat załączyć. Jak było 3 dni bez słońca w ogóle, tylko same chmury. A już teraz myślę, jak będzie ten jeszcze jeden akumulator i ten tracker, co jeszcze mam na nim, 3 panele, to już będzie ok. Także pozdrawiam wszystkich i zapraszam do subskrypcji kanału. Dzięki.